Cześć, dzień dobry moi podcastowicze, z tej strony Wiktor Doktor, a to kolejna odsłona podcastu BSS bez tajemnic. Dzisiaj odcinek z cyklu Kim oni są? No i właśnie, kim oni są? Dzisiaj posłuchamy sobie o firmie Hirmi, a nie będę o tym rozmawiał sam ze sobą, tylko mam dzisiaj gościnię, którą jest Kasia Gryzło. Cześć Kasiu. Cześć, witam wszystkich. Bardzo miło mi Cię tutaj widzieć. Powiedz mi, czym jest Hirmi? Jak się to wszystko zaczęło? Stoisz na czele swojej organizacji, to z kim innym mógłbym na ten temat porozmawiać? No tak, bo jestem od dnia pierwszego, więc tutaj przybliżę nam Państwu słuchaczom naszą historię. To tak, my zaczęliśmy chwilkę przed pandemią, no bo czym my się zajmujemy? Zajmujemy się wspieraniem zdrowia psychicznego pracowników. Zbudowaliśmy taką aplikację, która umożliwia takie indywidualne konsultacje, które nazywamy one-to-one z psychologami, terapeutami, mentorami biznesu, psychodietetykami, fizjoterapeutami i tak dalej. Więc teraz to się wydaje jako takie rozwiązanie na te czasy, no ale przed pandemią jeszcze tak nie było. Natomiast my w 2020 roku, ja, Michał Pośnik i Paweł Pierścionek, czyli skład założycielski Hirmi, zobaczyliśmy takie badanie, które pokazywało, że polski pracownik z jednej strony jest najbardziej zestresowanym w Unii Europejskiej, a z drugiej strony najmniej gotowym, by się dzielić jakimikolwiek informacjami na temat swojego zdrowia psychicznego. Więc pomyśleliśmy, jest problem, trzeba na nie znaleźć rozwiązanie, bierzemy się za to. No i zebraliśmy się za to w styczniu 2020 roku, w marcu, w kwietniu wiemy, że wybuchła pandemia, pomyśleliśmy, okej, dobra, tym bardziej ludzie będą potrzebowali tego typu wsparcia. Jakież było nasze zaskoczenie, że trakcję tak naprawdę klientów budowaliśmy jeszcze przez kolejne 8-9 miesięcy. Trzeba było opowiedzieć o tym, co robi taki produkt, dlaczego warto go dać pracownikom, dlaczego pracownicy są gotowi, by z niego korzystać. My też na drodze takiego user experience badaliśmy, co musi mieć takie rozwiązanie, by pracownicy rzeczywiście z niego korzystali, bo to zawsze był nasz główny cel, żeby stworzyć takie rozwiązanie, które rzeczywiście daje prawdziwą wartość, nie jest tylko jakimś tam punktem do odhaczenia w strategii wellbeingowej, ale rzeczywiście zmienia świat i uspokaja głowy pracowników. Dwa tematy sobie tutaj wynotowałem, bo powiem Ci tak, z jednej strony to otwarcie na pracowników, czyli coś w rodzaju benefitu, a z drugiej strony tak. To słowo well-being, czyli taki dobrostan, tak? A to wcale niekoniecznie musi być znak równości pomiędzy jednym a drugim. A powiedz mi, a skąd nazwa? Jak padliście na pomysł, żeby ten cały biznes nazwać Hirmi? Już mówię, otóż tak, jesteśmy i od początku byliśmy startupem, jest taka bardzo ważna zasada startupowa, że nad nazwą się długo nie myśli, bo nie ma czasu, bo już trzeba już rozmawiać z odbiorcami, robić MVP, czyli taką pierwszą wersję produktu, rozmawiać już z mentorami biznesu, inwestorami i tak dalej, więc mieliśmy pewnie około 24 godzin. Wymyśliliśmy sobie listę paru nazw, które nam się podobały i najbardziej nam się spodobało Hirmi, no bo to jest jakby główna wartość tego, czym jest wsparcie psychologiczne. To, że ktoś nas po drugiej stronie po prostu usłyszy. I to daje największą wartość, że jesteśmy wysłuchani, ktoś zauważy nasz problem i zada nam odpowiednie pytania, które pomogą nam poradzić sobie z tym problemem. Czyli to jest nawet taka wskazówka dla tych stron w postaci psychologów. Usłysz mnie, tak? Ja mam coś do powiedzenia. Tak. I to jest jedna z największych wartości, jak sobie badamy ankiety satysfakcji po właśnie rozmowach ze specjalistami w naszej aplikacji, to słowo usłyszany, usłyszana jest jednym z najczęściej pojawiających się. No, potrafię sobie to wyobrazić, ale rzeczywiście start mieliście w dosyć ciężkich czasach i wydawać by się mogło, nawet nie wiem, jak ja chcę to pytanie sformułować, bo de facto to jest produkt na miarę czasów. Tak? Generalnie, skoro ludzie zostali od siebie odizolowani, niektórzy samodzielnie, samotne osoby, bo ci, co tam jeszcze mają rodziny, to jeszcze pal sześć, tak? Czy te, które mają jakieś zwierzątka domowe, które spędzają z nimi czas, to jest jakby jedna sytuacja, ale ilu ludzi pozostałych tak bardzo mocno osamotnionych, to zakładam, że oni tego typu usługi mogą wręcz mocno poszukiwać, żeby siebie odnaleźć w tym pandemicznym i postpandemicznym i izolowanym środowisku. A skoro o tym mowa, to powiedz, jak wam ten biznes się rozwija w takim razie? Bo skoro start był
momencie, kiedy nas wszystkich izolowano. Potem powiedziałaś, że bach, trzeba przekonywać ludzi do nowego pomysłu, nowej idei. No to kogo wam się udało przekonać? No już wracam z odpowiedzią. Tak jak już wspominałam, no stworzyliśmy rozwiązanie, produkt, jeden z pierwszych na polskim rynku tego typu. To był właśnie ten początek 2020 roku i trzeba było tak naprawdę ten rynek trochę stworzyć. I stworzyć go razem z odbiorcami, z pracodawcami, z pracownikami i ze specjalistami, specjalistkami HR. Więc ta droga była w pierwszym roku długa, ale na koniec już to była druga fala pandemii, gdy rzeczywiście poczuliśmy, że pandemia to nie jest jakiś tam event na 3 miesiące, który zaraz zniknie, ale zostanie z nami i będzie miał no i na pewno jakieś piętno na nas, że tak powiem, wybrze. Wtedy zauważyliśmy, że te wszystkie rozmowy, które prowadziliśmy z klientami, zaczęły się szybciej przekonwertowywać, przeobrażać po prostu w podpisane umowy. Czyli w czwartym kwartale 2020 roku zaczęliśmy no, podpisywać 10-parunastu klientów, a nawet później paru 10 kwartalnie. I ja wierzę, że każdy pracownik zasługuje na to, by jego zdrowie psychiczne było wspierane w firmie, więc my jesteśmy rozwiązaniem dla każdej firmy, takiej, która liczy 50 osób i jest firmą technologiczną, powiedzmy, jak i jesteśmy, bo też takich mamy klientów, mamy też klientów w firmach, które liczą 20 osób, ale też jesteśmy już w takich dużych enterprise'ach, instytucjach finansowych, takie marki, którymi mogę się pochwalić w tym momencie, to na przykład Crédit Agricole, Santander, Randstad, więc to są takie duże firmy, które nam zaufały i dalej z nami są i wspieramy też ich, i też wspieramy głowę ich pracowników. Powiedziałaś, które nam zaufały i dalej z wami są, czyli to jest usługa ciągła, która trwa. To dotknijmy tego tematu. Jak wygląda ten model wasz, to co wy oferujecie firmom czy też instytucjom, bo rozumiem, że sektor publiczny również może sobie z was korzystać. I korzysta też. Jak to jest oferowane? Tak? Gdybym na przykład ja chciał być waszym klientem jako moja firma, to co wy mi dajecie i jak to wygląda? Już nadal spieszę trzeci raz z odpowiedzią. To idzie, to wyobraźmy sobie taką sytuację, że podpisałeś z nami wczoraj umowę i zaczynamy współpracować. No i co się dzieje? Twoi pracownicy dostają link do założenia konta w aplikacji i aby stworzyć konto, używają tylko swojego prywatnego adresu e-mail i aliasu, czyli takiego nickname'u. Nie pytamy o nic więcej. Dla nas ta anonimowość w momencie właśnie discovery rynku, no bo co my zrobiliśmy? Widzieliśmy, że jest problem, no zapytaliśmy pracowników, co musi mieć takie rozwiązanie, żebyście korzystali. Ba, nie tylko korzystali, ono będzie finansowane przez waszego pracodawcę. No i wtedy pojawiły się takie dwa najważniejsze tematy. Anonimowość i bezpieczeństwo. I tę anonimowość właśnie opiekujemy tym, żeby założyć konto, potrzebujesz tylko tych dwóch danych, po których nie jesteśmy w stanie cię w żaden sposób zidentyfikować. Oczywiście my w naszym backendzie i innymi rozwiązaniami dbamy o to, by tylko pracownicy danej firmy korzystali z tego typu pakietu i mamy na to swoje rozwiązania. Natomiast jeśli chodzi o bezpieczeństwo, my nie nagrywamy ani nie mamy żadnego dostępu do informacji wymienianych między pracownikiem, pracownicą a specjalistą. Więc nie mamy dostępu do czatu, nawet jeśli byśmy chcieli. Nie nagrywamy rozmów wideo, nie nagrywamy rozmów audio i nie w tym widzimy wartość budowania biznesu. No i dobra, no i twoi pracownicy założyli konto, umawiają się w zależności z kim potrzebują, czy właśnie na ten moment z business coachem, bo chcą popracować nad motywacją, czy może z psychodietetykiem, bo są milenialską dziewczyną, która jest bardzo duże prawdopodobieństwo, że gdzieś się mierzy z tematami odżywiania. I co? I my przez takie różne elementy, które wprowadzaliśmy w naszym produkcie, mamy najwyższe zaangażowanie na rynku. A co ja przez to rozumiem? Że najwięcej pracowników umawia przynajmniej jedną sesję z naszym specjalistą. I u nas jest to na poziomie 20%. Czyli jeśli twoja firma liczyłaby 100 osób, 20 osób umówi przynajmniej jedną sesję. Więc to, że my mamy właśnie takie duże zaangażowanie i mamy dostęp do insightów na temat well-beingu organizacji w 100% anonimowy sposób, jesteśmy też w stanie powiedzieć ci, hej, 60% twoich pracowników mierzy się z takimi już poważnymi symptomami wypalenia zawodowego, a 25% pracowników ma problemy z komunikacją z managementem i rekomendujemy A, B, C i D.
I to oczywiście, jakby te informacje zdobywam w sposób deklaratywny. Nasi specjaliści po prostu po każdej rozmowie zaznaczają temat, który był związany z organizacją. To nigdy nie jest przypisane do żadnego pracownika i tak dalej. Także staramy się właśnie tutaj tę wartość dać dwustronom. Pracownikom, ale również pracodawcom. Tu w swojej wypowiedzi powiedziałaś czat audio-wideo, czyli te sposoby kontaktu, rozmowy ze specjalistami, ekspertami, którzy są po tej drugiej stronie, nazwijmy to, kanału komunikacyjnego, są przeróżne. Tak, no bo mamy 2023 rok, tak? I jakby bądźmy już up to date z tym, czego ludzie potrzebują. Każdy z nas jest na innym poziomie gotowości rozmowy z psychologiem czy psychoterapeutą. Niektóre osoby już nie mogą się doczekać i chcą bardzo porozmawiać, a inne osoby się wahają. I na przykład te osoby zaczynają właśnie z poziomu czatu, umawiają się na taką 25-minutową rozmowę, wymianę wiadomości i pewnie po trzeciej, czwartej rozmowie już się decydują na rozmowę audio. A też i to jest taka, i też z tą informacją jest związana taka najważniejsza dana na temat naszego produktu, która sprawia, że jak już brakuje mi sił, no bo umówmy się, każdy, kto prowadzi firmę przez ostatnie 3 lata, jest trochę zmęczony już tym wszystkim, co się dzieje. 48% wszystkich użytkowników naszej aplikacji, wszystkich pracowników, wszystkich pracownic, którzy korzystali ze wsparcia, pierwszy raz w życiu ma kontakt z psychologiem czy psychoterapeutą w naszej aplikacji. Czyli udało nam się też stworzyć rozwiązanie, gdzie te osoby mniej zdecydowane podjęły decyzję, dobra, to jest ten moment, żebym zadbała o moje zdrowie psychiczne. No to jest impressive, bym rzecz tak ujął, bo jeżeli będziecie rośli w skalę, to będziecie mieli wpływ w ogóle na to, że ludzie będą poszukiwać takiego zawodu jak psycholog, czyli możecie wpłynąć na rynek pracy. Okej, dotknijmy teraz obszaru waszych relacji z tymi pracodawcami, bo to, że zapewniają pewien komfort, nazwijmy to psychiczny, dla swoich pracowników, czy też nawet ten coachingowy, bo to przecież różne rzeczy mogą być, to jest jedno, czyli firma spełnia pewną swoją misję, dbając właśnie o zdrowie psychiczne, czy tam ten obszar jakby mentalny swoich pracowników. Dwa, powiedziałaś tutaj, że wy im dajecie jakiś feedback ze swojej strony, oceniając tutaj, że na przykład ktoś jest niezadowolony albo że rośnie jakiś tam ten element. Dobrze to zrozumiałem? Tak. Dobra. Tak. I teraz trzecia rzecz. No, siłą rzeczy za usługę trzeba zapłacić. Jak to wyceniać? Jaki jest model finansowy? Tam musimy mówić tutaj o poziomie, że coś kosztuje X, bo wiadomo, że zmienia się rynek, inflacja i tak dalej, ceny będą się zaraz zmieniały, jak ludzie będą sobie odsłuchiwać ten nasz podcast. Natomiast bardziej chodzi mi o sam model. Czy to jest tak, że wy na przykład macie cenę per wielkość firmy, czy być może to jest jakiś model abonamentowy, a jeżeli jest abonamentowy, czy to jest jeden abonament, czy milion abonamentów? Jak to wygląda pod takim kątem? To też powiem, bo to może być ciekawe dla naszych słuchaczy, bo my oprócz tego, że tutaj w Polsce czujemy się silni i jesteśmy rozpoznawani, to też wspieramy firmy w Wielkiej Brytanii, w Stanach Zjednoczonych i mamy jednego klienta w Holandii. I to robimy pod marką Emplomind. I to jest tak, właśnie u naszych zagranicznych klientów doskonale działa taki, no ten model SaaS-owy, czyli określamy cenę per pracownik co miesiąc, jest to powtarzalna cena i my tego wykorzystania tak naprawdę nie limitujemy, albo jeśli klient chce, żeby ta cena była niższa, no to wprowadzamy limity, nie wiem, 2 sesji na miesiąc per pracownik na przykład. Bo to, czym my się jeszcze wyróżniamy i to od początku było dla nas bardzo ważne, chcemy, żeby każda firma korzystała z tego wsparcia, a znamy ceny, jakie widnieją za godzinę rozmowy z psychologiem czy psychoterapeutą, one nie są niskie. Dlatego też w ramach naszego rozwiązania my możemy kontrolować wydatki firmy w tym zakresie i sprawiać, że ten dostęp będzie też taki bardziej demokratyczny, że to nie będzie jedna osoba, która zrobi 10 godzin i nara, tylko że każdy dostanie taką samą liczbę godzin, ale to się już dzieje w magii naszego backendu. Czyli to jest ten taki SaaS-owy, ryczałtowy, klasyczny model rozliczenia. Niektóre firmy też u nas w Polsce też z tego korzystają. Natomiast na ciężkie czasy zawsze działają modele elastyczne. Więc to, co my też robimy, to
firma płaci miesięcznie fee za dostęp do naszej aplikacji i gotowość naszych specjalistów, bo prawda, jakby u nas można się umówić nawet tego samego dnia, gdy się zakłada konto do specjalisty. I potem na koniec miesiąca my fakturujemy za de facto faktycznie zużyte godziny przez pracowników i możemy stawiać limity godzin per firma, per miesiąc, per kwartał, per pracownik i tak dalej, by firma miała pewność, że to się na pewno zmieści w budżecie. Okej, czyli jak firma dochodzi do pewnego limitu, to pewnie ją informujecie, halo, czerwona lampka się zapala, czy podwyższacie limit, czy też nie? Dokładnie tak, albo wtedy pracownicy płacą z własnej kieszeni. Za takie okay. sesje, no bo umówmy się, to jest duży wydatek, nawet jeśli nasz pracodawca będzie w stanie w miesiącu sfinansować mi dwie sesje, no to tak jakbym płaciła po prostu 50% mniej za nie, więc, ale tak na pewno jakby jesteśmy w ciągłym kontakcie z firmami, monitorujemy też ten proces użycia i też staramy się szyć takie oferty per firma, bo tak jak każdy człowiek jest inny, tak każda firma jest inna i potrzebuje czegoś innego. No właśnie, no właśnie. A powiedz mi, bo na pewno jeszcze analizujecie tam te wszystkie tematy, czy też wykorzystanie też tak. tych różnych specjalistów, którzy no są dostępni dla pracowników waszych klientów. Co się cieszy największym zainteresowaniem? To może też jak wspomniałeś o problemie, to jest bardzo ciekawe, ja lubię to podkreślać na różnych rozmowach, że niezmiennie, od pierwszej fali pandemii po początek tego roku najbardziej popularnym wyzwaniem, z którym przychodzą pracownicy, to jest niepokój o przyszłość. My po prostu żyjemy w takim ciągłym stanie zmiany, no bo wiemy, że od czasów pandemii, no nie muszę tutaj przybliżać naszym słuchaczom, wszyscy przez to przeszliśmy, cieszymy się w każdym roku, którym jeszcze żyjemy i jesteśmy na powierzchni ziemi, bo naprawdę nie jest łatwo. I jest taki ciągły no już dyskomfort, tak, tego, że wszystko się zmienia i jest w tym ciągłym ruchu i z tego też rodzą się pewne lęki, to, że nie jesteśmy sobie w stanie zaplanować następnego kwartału czy następnych dwóch kwartałów. A jeśli chodzi o specjalistów, którzy cieszą się ostatnio dużą popularnością, może to też będzie takie ciekawe zaskoczenie, to tak, z jednej strony, no bo zaczęłam mówić o tych psychodietetyczkach dla milenialek, bo oczywiście empatyzuję z tym problemem, więc ta psychodietetyka też robi się coraz bardziej popularna. Mamy coachów finansowych, nie mylić z doradcami finansowymi, mamy coachów finansowych, którzy też ostatnio mają trochę roboty, no bo ta galopująca inflacja i rosnące stopy kredytu i w ogóle rosnące koszty posiadania tego kredytu i spłacania go sprawiają, że czujemy ogromny dyskomfort. Więc też ten coaching finansowy jest popularny i taki obszar, w którym my ciągle dotrudniamy coraz więcej specjalistów, to są specjaliści pracujący z dorosłymi osobami z ADHD. Bo jest to dalej taki obszar, który może nie jest najbardziej popularnym nurtem czy specjalizacją psychoterapii i psychologii, dlatego tych specjalistów nie jest tak dużo, a widzimy wśród naszych klientów duże zainteresowanie, zwłaszcza wśród osób w tym przedziale 19-24. Czyli takich, którzy są świeżi na rynku pracy, tak? Wychodzą tak. z etapu edukacji tak. i wchodzą w etap zawodowy. Tak. To Gen Z, o którym dużo rozmawiamy, ostatnio jest dużo bardziej świadome swojego zdrowia psychicznego, swoich ograniczeń, swojego po prostu swojej kondycji mentalnej. I to pokolenie, które teraz wkracza, na pewno będzie niosło dużą rewolucję na temat naszego zdrowia psychicznego, natomiast otwartości rozmawiania o tym, zwracania na to uwagi i jestem bardzo, no nie chcę powiedzieć dumna, bo nie jestem mamą tych ludzi, też nie jestem aż tak zaawansowana wiekowo, ale naprawdę z dużą taką dozą inspiracji na to patrzę i tej odwagi rozmawiania też o tym. Bardzo dziękuję za te wszystkie informacje. Ja myślę, że to jest rzeczywiście produkt na miarę dzisiejszych czasów, bo widać, że ludzie potrzebują rozmów z drugim człowiekiem. No mieliśmy niesamowite doświadczenie, którego świat sobie pewnie nie wyobrażał, tak. że czynniki zewnętrzne spowodują naszą izolację, ale z drugiej strony też potrzebę kontaktu z drugą osobą, niezależnie od tego, z jaką problemem, z jakim celem, że tak powiem, do takiej osoby dzwonimy. Kasia, teraz najtrudniejsze pytanie na koniec, no bo zakładam, że mogą być osoby, firmy, które zainteresują się tym, aby wzmacniać tutaj dobrostan swoich pracowników właśnie poprzez tego typu dostęp do ekspertów i specjalistów.
Jak was znaleźć, żeby dostać więcej informacji? To tak, mamy taką prostą stronę, hirmi.pl. Można wejść i tam jest bardzo dużo informacji. Można też mnie znaleźć na LinkedInie, wystarczy pisać Kasia Gryzlo i też się pojawię, odpowiem na pytania, lub napisać do mnie maila kasia@hirmi.pl i z jakimkolwiek pytaniem do nas nasi słuchacze wrócą, to albo przekieruję do odpowiedniej osoby, albo na nie odpowiem. To ja zadbam w takim razie o to, żeby linki, o których tu przed chwilką powiedziałaś, znalazły się w opisie do dzisiejszego odcinka. Super. I trzymam kciuki, aby zwiększała Wam się baza zainteresowanych tego typu usługami. Za dzisiaj dziękuję. Dzięki wielkie i dziękuję wszystkim słuchaczom za wysłuchiwanie tutaj nas.